Cześć kochani, ostatnio może zauważyliście, może nie, może część z Was właśnie miała okazję doświadczyć, jak niesamowite energie do nas spływają z kosmosu, jak to się objawia. Mogą nam się przytrafiać sytuacje, których już dawno nie doświadczaliśmy, w których nasze ciała nagle w jakiś sposób niekontrolowany przez nas reagują. Mogą to być jakieś przykre sytuacje w ogóle z przeszłości, powtarzające się jakieś, takie, które uderzają w nas nagle i bardzo boleśnie. Mogą się odzywać ludzie, którzy nam coś pokazują albo mówią nam jakieś przykre rzeczy, coś, co w ogóle nami wstrząsa i stwierdzamy, dawno się tak nie czułem, nie czułam. O co tutaj chodzi? Boże, coś jest ze mną nie tak, jestem beznadziejny, beznadziejna. W rozmowach z Wami jest mnóstwo takich pytań, takich tematów, co tu jest w tym lutym, co takiego się dzieje. Każdy z nas tego doświadcza. I teraz bardzo jest ważne, jak do tego podejdziemy. Pamiętajmy, że 99,9 przypadków, w których coś odczuwamy, to jest w ogóle nie nasze. Większość ludzi nie radzi sobie z emocjami, w związku z tym czuje potrzebę obarczenia kogoś tym, że czują się w swoich sytuacjach w sytuacjach niejakoś niekomfortowo w swojej głowie, w związku z tym ulgę przyniesie im tak zwane, brzydko powiem, wyżeganie się na kogoś. Używam celowo tego określenia, żeby to też trochę dobitnie powiedzieć, bo sama w ostatnim czasie zauważyłam tego wiele w różnych sytuacjach z różnymi ludźmi. I ja tutaj widzę, tak nie oceniając, zupełnie nie patrząc na to z perspektywy jakiejkolwiek oceny ludzi, ich charakterów i tak dalej, co ja tu widzę? Ja widzę, jak wiele rzeczy ludzie mają w sobie nieprzerobionych, jak mnóstwo emocji jest w nich, takich, które tak naprawdę destrukcyjnie wpływają na człowieka i na jego dalsze możliwości kreowania pięknych rzeczy w życiu, bo wszystko, co robimy w życiu, jest naszą kreacją. Więc jeśli wychodzimy z tych niskich stanów, o których ciągle opowiadamy, klęk, złość, zazdrość, te takie niskie, o których dr Hawkins mówił, przedstawiał w piramidzie poziomu świadomości, to są te stany, w których, które połączone z tą emocją taką, nie wpływają dobrze na kreację. No owszem, tutaj kreujemy, ale nie kreujemy tych dobrych rzeczy, które mogą sprawić, że będziemy się lepiej czuć i będzie, nasze samopoczucie będzie lepsze, albo nasza satysfakcja z dokonanej kreacji będzie większa. Otóż nie. To są w ogóle takie stany, które nie są prawdziwe, nie są nasze, są kłamstwem, bo wywodzą się z ciężkości, a coś, co jest ciężkie, nikt nie powie, że złość, lęk, gniew, zazdrość, są to uczucia lekkie, z którymi się czujemy swobodnie. Nie zawsze przychodzi tutaj jakaś, dochodzi z tego ciężkość, takie uczucie niezadowolenia. Więc skoro gdzieś mamy ciężkość, pamiętajmy, nie jest to naszą prawdą, z tym nie przychodzimy na świat. Przychodzimy na świat z miłością, ze spokojem, z ciekawością, z radością. Dzieci, które przychodzą na świat, rodzą się, to właśnie one mają w sobie te czyste uczucia, które są wysoko wibracyjne i one są tą prawdą, tą lekkością, one są prawdziwe. Dlatego tak ważne jest, żeby nie dostrzegać od razu w człowieku, że jest on jakiś zły, nie potępiać go, dlatego że każdy z nas dorastał w jakichś programach. Z pokolenia na pokolenie te programy zostają zapisane w kolejnych pokoleniach, w młodszych członkach rodziny. I im więcej bólu, im więcej cierpienia, które przekłada się z tego, co mamy w naszych umysłach, w naszych myślach na ciała, tym więcej mamy tych programów, więc jak wielu ludzi jest pokaleczonych, którzy nie mają jeszcze przerobionych różnych sytuacji w życiu, gdzie jest właśnie poczucie winy, albo potrzeba zrzucania poczucia winy na kogoś innego, bo mi w życiu się coś nie udaje, coś mi nie wyszło, w związku z tym to jest czyjaś wina. Kiedy wychodzimy z takiego założenia, że wszystko w życiu jest po coś i z jakiegoś powodu się w naszym życiu pojawia, to możemy wokół tego zadać mnóstwo pytań.
na przykład, dlaczego mi się to pojawia, co mogę tutaj zobaczyć, czego wcześniej nie dostrzegałam, nie dostrzegałam, jaka lekcja jest z tego dla mnie, jak mogę to wykorzystać do tego, żeby kreować więcej, piękniej, lepiej. Bo przecież możemy kreować niesamowite rzeczy w niesamowitych ilościach i pamiętajmy, że nigdy dla nikogo niczego nie zabraknie. Ani żywności, ani pieniędzy, ani miłości, ani przyjaźni, ani radości. Tak samo o smutku. Można się smucić do woli, ale po co? Czy to nam kreuje to, czego rzeczywiście pragniemy, żeby poczuć się szczęśliwymi? Bo przecież każdy z nas przechodzi na świat po to właśnie i celem życia człowieka jest to, by żył szczęśliwie i w lekkości, więc jakby to było kreować z lekkością te piękne rzeczy, żeby wyjść poza z tego stanu właśnie zazdrości, gniewu, patrzenia, gdzie tu jest jakaś konkurencja, żeby ją wyeliminować, bo pamiętajmy, że jeśli na ludzi nie patrzymy jak na konkurencję, jak na inspirację, to również tworzymy piękniejsze rzeczy, otwiera się przed nami całe niesamowite pokłady energii do tego, żeby kreować piękne rzeczy i możliwości. Więc kochani, kreujmy i kreujmy, twórzmy nasze życia wspanialszymi i lekkimi. Jeśli ktoś o nas mówi źle się o nas wypowiada, to nie dlatego, że coś jest z nami nie tak, tylko dlatego, że tak bardzo dużo braków mają w sobie, że z tego powodu cierpią, ponieważ nie potrafią uznać siebie, że też są wspaniałymi istnieniami, bo każdy z nas jest nieograniczonym istnieniem, które może tutaj tworzyć piękny świat i swoją własną rzeczywistość i wyjść spoza tej, którą mu wgrano i kazano mu wierzyć, że tak wygląda życie i tak się powinno żyć, powinno mieć takie czy takie zasady, czy według takiego czy takiego schematu postępować, bo nie można komuś narzucić. Sama ostatnio się z tym spotkałam, że mając zupełnie inne podejście do pewnych rzeczy życiowych, zhejtowano mnie bardzo i tak jakby chciano mnie zmusić do konkretnego sposobu myślenia innych ludzi, które nie jest w ogóle moje, jakby z którym nie potrafię się utożsamić, w którym czuję ciężkość. I teraz ktoś, kto całe życie był wychowany w przekonaniu, że tak trzeba, tak należy, próbuje teraz mnie wciągnąć, żebym żyła według tych samych zasad, w które on uwierzył, że takie są i tak cały świat nimi powinien się kierować. Każdy z nas może sobie tworzyć taką rzeczywistość, jaką chce i co powtarzam też swoim dzieciom, żeby zawsze w życiu kierowały się tym, w czym czują lekkość, co jest ich prawdą i co jest w zgodzie z nimi samymi, więc postępujcie tak, zachęcam Was do tego, w taki sposób, który daje Wam lekkość, czyli czy mogę to zrobić, czy to jest dla mnie dobre, zadawanie pytań w ogóle jest fenomenalne, bo daje nam dużo odpowiedzi, nasze ciało, wsłuchajmy się w nasze ciało, czy ja się z tym czuję dobrze i lekko, tak. To jest moją prawdą, to jest dla mnie dobre, korzystne, tu coś wykreuję, tu mnie czeka coś pięknego, czuję w tym lekkość, okej, idę w to. Kiedy zadam inne pytanie, czy to jest dla mnie dobre, czy ta relacja z drugą osobą coś mi wykreuje, będzie dla mnie dobra, wniesie mi lekkość w życiu, czuję tutaj ciężkość, nie idę w tą relację. I absolutnie to jest poza oceną, dajmy każdemu kreować swój własny świat, tak jak jest zgodny z nim, bo nie musi być zgodny z naszym. I pamiętajcie, żeby uznać siebie jako tą wspaniałość i że potraficie naprawdę wiele, bo często sobie lubimy umniejszać i nigdy, przenigdy nie przepraszajmy za to, że potrafimy coś od kogoś lepiej, że mamy w czymś jakiś dar albo talent, bo jest on nasz. I to jest za naszą prawdą i zachęcam Was do tego, żeby ukochać właśnie w sobie to, jak wyjątkowi jesteście, ukochać swoje talenty, swoje umiejętności i rozwijać je jak najlepiej potraficie, jeśli dają Wam lekkość i szczęście, to jest właśnie ta droga. Serdecznie Was pozdrawiam, ściskam mocno, cześć!